W miniony weekend drugoligowy zespół siatkarek MCKiS Jaworzno sprawdził swe siły w 9. turnieju siatkówki kobiet pod honorowym patronatem prezydenta miasta Jaworzna. Turniej odbył się 11 i 12 września w hali sportowej MCKiS na osiedlu stałym. W zawodach brały udział 4 zespoły: Sokół Katowice, MCKiS Jaworzno, MKS Zator i BKS Aluprof Bielsko-Biała. Sobotnie spotkanie nasze siatkarki przegrały z zespołem Sokół Katowice 2-3, natomiast w niedzielę pokonały zespół MKS Zator 3-0 oraz Aluprof Bielsko-Biała 3-1. Ogólny bilans to 2 wygrane i 1 porażka zespołu. Ja uważam, że wyszedł bardzo dobrze, żeśmy tutaj pograli. Przede wszystkim pierwszy mecz z Katowicami był bardzo taki zacięty, wyrównany. No, pech chciał, że przegraliśmy 3-2, no, ale tak to jest. No, zawsze zabrakło tej kropki na D. Klasyfikacja całego turnieju wygląda następująco. Pierwsze miejsce Sokół Katowice, drugie miejsce MCKiS Jaworzno, trzecie miejsce MKS Zator i czwarte miejsce BKS Aluprof Bielsko-Biała. Zaszczytne drugie miejsce na pewno dodało skrzydeł naszym siatkarkom i zmotywowało do dalszych ciężkich treningów. Dla naszych siatkarek bez wątpienia był to bardzo ważny turniej na sprawdzenie swoich umiejętności. A w tym roku troszkę postawiłem na dziewczyny z Jaworzna, żeby troszkę tutaj było więcej dziewczyn od nas, no i młode dziewczyny przede wszystkim wprowadzam do składu, żeby się ogrywały. Cały zespół spisał się bardzo dobrze, jednak za dobrą postawę sportową na wyróżnienie zasłużyła wychowanka jaworznickiego klubu Natalia Stalmach. Bardzo fajnie zagrała i została wyróżniona, także tutaj bym ją wyróżnił. Ogólnie cały zespół zasługuje na wyróżnienie, ale szczególnie Natalia. Sam trener Eugeniusz Mularski potwierdza, że turniej zalicza do udanych i jest zadowolony z ciężkiej pracy swoich podopiecznych. Jeszcze mamy jeden turniej, który będzie rozgrywany w Częstochowie przed ligą. To będzie taki ostatni sprawdzian nasz i do sezonu zostanie nam w zasadzie tydzień. No, cele mamy grać o czwórkę. Tak. Całej drużynie siatkarek MCKiS Jaworzno gratulujemy za zajęcie wysokiego miejsca i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy w rozgrywkach ligowych.